Kochani moi, kolejna gra, polska produkcja Be My Horde, inspirowana popularnymi w ostatnich latach. Jezu, jak się nazywa ten gatunek gier? Autoshootery? No wiecie, wampirkowe? A? Tak mi się wydaje. Dobra, moi drodzy, lecimy. Wampirki, ale to trochę inne. Pokaż. O! Trzymam. Oho! Mami? Serve. I oni są hordą? Aha! I oni biją. I teraz okej, okay, ja jestem władczynią. I moja okej. Okay. I nawalamy ich. Dobra. A jak wygląda tutaj rozwój? Dobra. Tylko nie można za dużo zaatakować. Czy ja będę mógł jakoś wskrzeszać ich z umarłych? No bo ona wskrzesza. A czekaj, a na spacji, dobra. Na spacji, na spacji. A grałeś, Nexosiuk? Oho, czekaj, idę wskrzesić. Dobra, idziemy. Oho, tu jest za duża armia. Idę tu. Nie, 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 ja nie chcę ich. Oho. Coraz większa armia i wskrzeszam. Jazda. Maszerują. Pozdrawiam Nexus Live. Masz mózg gracza? A okej, okay, super. Dobra, ja ci to wytłumaczę w weekend. Ten mózg twój. Johnny! Nice change of pace. Ja cię muszę wziąć do mojego retro pokoju, co? Nagramy odcinek tam. Idziemy. Jeden gra, drugi patrzy. Co ty robisz? Nie idź tam! Ej, tam była taka fala większych szła, nie? Peasants are getting angry. How adorable. Oho, oho! No, zaczyna się. Robi się, oho, robi się wesoło. A może dwarfów wskrzeszę dużych? Atakują! O nie, wyrżną mnie. A, robi się, ależ ona się robi zakrwawiona taka. Patrz, patrz, jakie one są dzikie. Ty... Aj, dwarfa wskrzesiłem. Dawać, jedziemy ich. Oho, jedziemy. Dwarfy są krasnoludki. Dear warriors. When a lady says no, it's not an invitation to come again. Kurwa! Ty, ale jej arta zrobili, że ona jest taka w połowie już rozłożona. Jak... Hmm.
Fajna gierka. Pokaż jeszcze tutaj jedną rzecz. Zrobię troszkę ciszę. Okej, okay, dobra. Return. Chodźcie. Zbyt safe na początku grałem, mówisz? Trzeba było atakować? Spróbujcie tych dwarfów porobić, co? Oj, będzie ciężko. Aha, biją mnie. A, jaki kościotrup z niej. Dobra, już jest większa armia teraz, bo mi zależało, żeby krasnoludów wskrzesić. A jakiś sklepik tu będzie, że będę mógł coś rozdać? Muzyczka dobra. Zmienia się fajnie. Again? Nie, atakują! Until next time. Ja jeszcze raz muszę to zrobić. Dawać. Raszujemy. Co to jest? Resurrect 6 na raz. Aha, i teraz kupuję. Okej. Okay. I to, aha, dobra. Czyli to ma elementy jakie? Roguelite'owe takie. Że teraz tu przeszedłem. I jedziemy. Play your part. Dobra. And together, Be My Heart to się nazywa. Czekaj, ty Dawidek, bo jutro startuję, ja miałem sprzęt do... Ale to masz jakiś laptopek dobry? Będziesz mógł, oczywiście, że tak. To jeszcze zobaczymy gdzie, czy jakoś tak w salonie, czy tu może być, albo tu na kompie moim, zobaczymy. No bo musiałbyś w sumie tylko na Battle.neta się zalogować i na ten, nie? Ale czekaj, jaki... co to jest drugi se... Seasons of Discovery, tak? O to chodzi. Dobra, lecimy. Dawać ich. Trzeba chyba... Wiecie, to działa trochę chyba jak w tym wężu, nie? Jak to się tam nazywało? Slitherio. Że pierw trzeba tych małych atakować, żeby się zwiększyć, a potem można atakować we większe grupki. Nice change of pace. New toys are delivered straight. Oho, idą krasnoludy! Oho, 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 oho. No i teraz już jest armia większa. Trzeba krasnoludy porobić. Dawać.
peasants are getting angry. How adorable. Dobra. Ja stoję w miejscu, bo muszę wskrzeszać jeszcze tego krasnoluda. Najlepiej by było ubić i go wskrzesić zaraz, nie? O. Mamy pierwszego krasnoluda w naszej armii. Dawaj. Dawaj te krasnoludy tutaj. Jedziesz je. A oni się chcą do mnie dostać za wszelką cenę, widzicie? Dobrze. Dear warriors, when a lady says no, it's not an invitation to try again. A! Słyszeliście, jak dziewczyna mówi nie, to znaczy nie. Niesamowite. Myślałem, że jak mówi nie, to o tak, proszę, jeszcze. To zależy, to zależy. Zawsze się trochę mówi nie. Siema, Probime. Dawać te krasnoludy trzeba ubić. Oho. No, chyba nas wyrżną. Oj, będzie dętka, będzie deduwa, oj. Uciekajcie, uciekajcie! Teraz czekajcie. Dawaj, trzeba odrodzić naszą armię. No kurwa, bijcie go, no. Damy radę. Wskrzesimy ich od zera. Ho. Ho. Dawaj ich. Nie, 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 nie. Again? Nie. These warriors don't know when to let go. Halo, halo. A, kurwa! Halo, mnie na łeb. Ciężka ta gra. Fajne. Pokaż, co tu jest za 500. Resurrection is now instant, but it's cooldown 1 sekunda. Okej. Okay. Dawać jeszcze raz. Obey or be punished. Chciałbyś bardziej różnorodną muzykę, a mi się wydaje, że to jest demo tylko, wiesz? I nie będzie w całej grze jedna muzyka, tylko akurat wampirki, bo to jest na tej zasadzie robione. Działa tak, że jest jeden podkład muzyczny na całą mapę. I on dopiero się zmienia, gdy jest inna mapa. Czyli jak ty wybierzesz inną mapę, to wtedy będzie inna muzyka, wiesz? Bo to tak na wszystkich działa. Ta laska powinna strzelać czymś co jakiś czas. Znaczy mi się wydaje, że to jest demo, a w pełnej wersji ona pewnie będzie miała jakieś buffy na przykład. Ona, bo moim zdaniem właśnie chcąc odróżnić tą grę od standardowych wampirków, właśnie oni zrobili, żeby ta
ta babeczka, ona sama nie atakowała, tylko wysługiwała się swoją armią, co jest fajnym pomysłem, tylko teraz trzeba tak zrobić, żeby się jeszcze to cały czas odróżniało od innych gier, czyli na przykład fajnie by było, gdyby, jeżeli byśmy rozwijali jej statystyki czy jakieś pasywne umiejętności, to żeby one właśnie były na przykład jakimś buffem na armię, żeby tymczasowym jakimś takim wzmocnieniem armii, przyspieszeniem, uleczeniem ich, wiecie, to na pewno jest szansa tutaj zrobienia mega jakiś aur i tak dalej. Nice change of pace. New toys are delivered straight to me. Dobra. Robimy giga armię. Chodź, chodź, chodź. Co? Przesunęli premierę Backroomsów Goli na 13 marca. Przecież to była gotowa gra już do grania. Ona była super gra. Złoty związ to był. Peasants are getting angry. How adorable. Trzeba zacząć krasnoludy ubijać. O, nie, 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 nie. Nie uciekajcie, nie uciekajcie. Dawać, dawać, krasnoludy, krasnoludy trzeba brać. Coraz więcej ich potrzeba. To inaczej nie damy radę. When a lady says no, it's not an invitation to try again. Dobra, jedziemy ich. Kurde, ciężko, ciężko. Ale oni są już mega zakrwawieni. Trzeba ich powskrzeszać. Dobra, mamy armię zrobioną z krasnoludów teraz. Teraz będzie mocniejsza armia. Nie z jakichś leszczyków, tylko potężne big cojones dwarfy. Dawaj. Potężne krasnoludy. On w ogóle zdaje pierwszym lepszym... Napisałeś maila? No wiesz, bo mi się wydaje, że oni wiedzą dokładnie, z czym to się je. Tam akurat już jest w tym momencie uskuteczniana taktyka, nieważne jak gadają, ważne, że gadają. Może to jest projekt Oj Wojtka, no ja wam mówię, ej, co wy na to, jakby to był projekt Oj Wojtka? Że pokażę wam, że można zrobić beznadziejną grę, ale jak popularna osoba ją zareklamuje, to będzie o niej gadane w całej Polsce. Kurde. Giga dobry projekt, nie?
A, rycerz. Oj, Wojtka goli. Rycerz. A, wskrzesiłem rycerza. Ja mam w ogóle, że mi się regeneruje HP chyba z czasem. Tylko ja nie widzę mojego HP, ile go mam. A czy ja widzę po niej. Widzę po niej, jak ona się powoli regeneruje. Oho, rycerze. Your traps are laughably transparent. Nie, 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 rycerze idą do mnie. Chodź, 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 chodź. Dobra, coraz więcej rycerzy mam już. Musiałbym do 500 dobić dusz zebranych, bo tam za 500 jest w demo do odkrycia ostatni ten, taki power-up jakiś. Że instant wskrzeszają się. Nie działa róża, no. A jedziemy. Rycerzy mam coraz więcej. No i świetnie, bo coraz więcej właśnie jest tych uzbrojonych. Dwarfy już powoli wymieniamy. Oho. Dobra, ale muza się zwiększa. Ale słyszycie, jak ta muza się zmienia? A ktoś gadał, że jedna muzyka tu jest. Ale dynamicznie. O kurwa, na koniu przyjechał jakiś. Koński rycerz. Dawać tego na koniu. Dawać tego na koniu, walimy go na łeb. Dawać go, ciśniemy tego na koniu. Pa, 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 pa. On ucieka, on ucieka. O, mamy go. A, mój jesteś. Chwała. Ej, ale fajna muza się zmienia cały czas, pa. O, to jest chyba już ostateczna walka. Oho, cisną mnie fest. Nie, padnę, padnę. Aaaa! Did you enjoy our playtime? Ale suczysko, co zrobili z niej? Oni wiedzą, co robią. Moi drodzy, Moriana. I tak, o tak, moja pani. Super się bawiłem. What gave you the most pleasure during our time together? Brooding Horde, Sardine of the Enemies. Budowanie mojej armii mnie najbardziej jarało. But this is just the beginning. Imagine how much fear and carnage we can spread together when my power gets fully unleashed.
I hope you will be able to last more than the measly 10 minutes the next time we meet. Słuchajcie, jest to jedna z niewielu gier, która poprawnie zastosowała w końcu zrobienie ankiety pod koniec dema, żeby zebrać feedback. Rozumiecie, o co chodzi? Wszyscy odsyłają do arkuszy jakichś zewnętrznych, a oni tutaj zbierają feedback. Ta baba jeszcze gada, wiecie, nie? Jeszcze zatrzymuje was na chwilę w grze, nie wyłączacie jej i no i informacje tutaj zbierają, nie? If you want to become my most faithful servant, then you should join the flock of my most devoted followers. If you become my servant, you should join to my most devoted followers. A, czyli żeby śledzić, rozumiem, projekt, tak? Join Discord now, okay, maybe later. Nie, no ale to jest bardzo prosty zabieg, kurde. Przecież w grze, w skrypcie zrobili, że odpowiednie kliknięcie kafelka przenosi cię do przeglądarki na zewnątrz, nie? As you wish. Fajna rzecz. Until our fates entwine once again. I'll be back. Mhm. Dobra, moi drodzy. Kurde, fajna gra. Chętnie zagram w pełną wersję. Jak tam to wygląda? 29, to wychodzi, patrzcie, to wychodzi pod koniec lutego, 29 2024. No, to moi drodzy, to ja dam do listy życzeń, a niech będzie. Da, jak to się dodaje do tej listy życzeń, pokaż. Tu? Nie umiem kliknąć. Nie umiem, nie działa mi coś, ale to ja wam dam link na czacie. Dobra, zobaczmy, jak oni w trailerze pokazują. Let's not waste time on chit-chat. Deeds, not words. Zaraz. And we do have work to do. Tu są jednostki. A kurde, ale horda, pa. Ej, ale to by było epickie, taka armia. Pathetic, insignificant beings, their bodies mere vessels for my legion. Rise in my shadow, little minions. Rise under my command. Become my army. Become my servants. Be my horde. Słuchajcie, wszystko, co jest potrzebne, jest alternatywka, troszkę cycem szczuje, jest walka, jest przemoc, jest proste zasady są, ma fajny głos, przynajmniej ta lektorzyca. Oni wiedzą, co zrobić. Nie, no spoko. To co? Za parę złotych to wrzucić trzeba i myślę, że będą mieli dużo odbiorców. Tylko żeby nie oszaleli z ceną, nie? Bo jak oszaleją z ceną, to ludzie nie kupią. To musi być tanie. To musi być, kurde, nie wiem, ile brota to kosztuje? 20. Ile wampiry? No to musi kosztować, moim zdaniem, 5 dolców. Nie? 5 dolców i... Sprzedadzą tego dużo, moim zdaniem. 5 do... nie wiem do ilu. 20 zł. Nie, to nie może tyle kosztować. Nie, nie. I oni, ja mam nadzieję, bo ktokolwiek to robi, to robią Polacy. W sensie oni jeszcze pewnie złożyli, nazwali swoje studio tak specjalnie, że Polished i Polished, że wiecie, to jest gra słów też, nie? Że ja mam nadzieję, że oni nie oszaleją, bo oni muszą widzieć i kontrolować to, co na rynku się dzieje, że te gry, które są już popularne, a są już no Brotato czy Wampirki, no kosztują 20 zł. To oni nie mogą tej gry 50 zł wystawić. No. Także moim zdaniem, dobra, fajna gra, obserwujemy, nie umiem dodać do listy, dodałem do listy życzeń, okej.
No, pozdro, Bonkol Life.